Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, ja sobie troszeczkę zrobiłem tutaj analizę i tak, wszystkie jelitka poniżej 2 wywaliłem. Wszystkie serca również, mózgi również, te ciemne również wywaliłem, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu ich trzymać, no bo i tak nic z nich nie robimy w tej chwili. Nie są nam potrzebne, więc po co? Dodatkowo przeanalizowałem ten niebieski móżdżek, który tam był, dostałem oczywiście 100 punktów. No i tu widzę, że jest fajne serce. Tylko oczywiście lecą do ekstrahowania, bo są do dupy strasznie. No w sumie tak, z niego chcemy coś zrobić, więc możemy. Możemy sobie na to pozwolić. Tak, lecimy dalej. Oczywiście musimy znaleźć jakiś fajny mózg, na przykład ten. Pamiętajmy, że złoty daje -2. Złoty daje -2. Tutaj możemy sobie 2 jeszcze wywalić, czyli -4. To jest i tak w sumie, to są zwłoki w razie czego na zombie, więc mi to nie przeszkadza w żaden sposób. I potrzebujemy jeszcze jelitka mu znaleźć, jakieś dobre jelitka. Myślę, że znajdziemy coś ciekawego. Mamy 8,6. Krew wylatuje. To jest 9,5. Puszczyk wylatuje. To jest 10,4. -1 + 1. To zostaje, mięso zostaje. Kości w sumie jako tako po japońsku. Bierzemy te zwłoki. I tak, najpierw leci oczywiście Gold Injection. Injection. Zastrzyk złota. I on daje faktycznie -2 + 2. Nie wiem czemu na wiki było inaczej troszeczkę tam napisane. No ale trudno. Dobra, lecimy z następnymi zwłokami. Dzisiaj jest jeszcze zapikarz. Podejdźmy do niego, zapytajmy jak tam te nasze sprzedaże. Szukam słonego widelca. Użyłem plotkę, że masz słony widelec. Osiągnąłem w życiu punkt, w którym desperacko potrzebuję słonego widelca. Och, no, ten słony widelec bardzo dużo dla mnie znaczy. To jedna z 2 rzeczy, którą znaleźliśmy z moim bratem. Szukaliśmy jedzenia w miejskim śmietniku. I znalazłem ten widelec. Pochodzi chyba z wielkiego wybuchu. Pochodzę z bardzo biednej rodziny, więc to dzięki niemu zostałem tym, kim jestem teraz. Wpatrywałem się w niego godzinami i zastanawiałem się, do czego służy. Postanowiłem udać się w podróż i znaleźć odpowiedź na to pytanie. Opuściłem więc miasto. Odkryłem, że widelce służą do jedzenia. Dowiedziałem się też innych wspaniałych rzeczy. Wiesz, czasami mi się wydaje, że dzięki temu widelcowi niektóre rzeczy są wręcz smaczniejsze. Niedługo rozpocznę nowy etap życia. Mógłbym oddać ten widelec, ale najpierw chcę mieć pewność, że jesteś godzien takiego daru. Złotówka. Beczka ode mnie chcesz? No dobra. Jak ja z tobą teraz mogę jeszcze pogadać? O. No i dobra, sprzedam skrzynię 10. Fajnie. Tu widzę, że 4 skrzyni nam zabraknie. Niedobrze. Było nam trochę brakować tych cebulek naszych. O, kostnica jeszcze raz. La kostnica. Akurat petenta żadnego nie mieliśmy. To już mamy. Jak tutaj? Tu już mamy 12. 2. 12, 2. Zastrzyk klejący. Silver Injection daje -1 i +1. Ale to też tak klipa. Dobra, Glue Injection. To jedne logiczne. Co my tu mamy? 2, 2, mózg do dupy. Mózg moglibyśmy teoretycznie przerobić. Mózg akurat będziemy mieć. Ciekawy chyba nawet. Nie? O, nawet mamy. Będzie kolejny petent. Ty może polecisz nawet już na cmentarz. Ty, kolego, polecisz chyba na cmentarz. Dobra. 3,9. Ja coś mogę jeszcze zrobić, żeby ci to usunąć? Chyba nie. To może nie polecisz na cmentarz. Kurde, nie chciałem tego. Chciałem najpierw złoty. Dzień dobry panu. Tu widzę, że już masz serduszko. Czy ja tego potrzebuję? Chyba nie. Nie chcę się nad tych serc wybierać, wiecie? 2-2 może być. 2-2 może... O, kurde, to jest fajny mózg. Identico. Idealico. To ja już ciebie zabieram oczywiście. Nawet nie zabieram, tylko też skóry i tak dalej. Dobra, idziesz stąd. Tu są już 3 zwłoczki. Zabierzmy tego pana z najdalszej części pokoju. Jak ty wyglądasz? 13-2. Rozumiem, że już ci nic wsadzić nie mogę. Mogę? Mogę. To już nie mogę. To mogę. Zastrzyk klejący. To już masz zrobione. No to już nawet nic bym ci nie mógł więcej włożyć. No chyba ten Silver Injection, ale wątpię, żeby on był dostępny. No spróbujemy sobie oczywiście. 10 wiary potrzebuję. 10 wiary. Standardowo wezmę wszystko, co mam. I muszę jeszcze sobie zrobić sok zombie. Zombie. Potrzeba nam soku zombie. Tu jest. Zrobimy sobie z 5. Kto bogatemu zabroni? Kto bogatemu zabroni? Miałem wykuć naszemu koledze ten miecz. Stalowy miecz. Ja sobie nie wziąłem tego w technikach. Specjalizacja odlewnicza. Stół jubilerski. Stół jubilerski był po prawej stronie chyba. No i mamy. Damasceński miecz z klejnotem. Dobra. To jest do zrobienia, czyli stalowy mieczek trzeba zrobić. No to rozbluz, damy radę. Nawet sobie zrobię ze 2. To bogatemu zabroni, powiedziałem. Jak niewystarczająco. Patyków mi brakuje, kurde. Tego się nie spodziewałem. Dobra, mam patyczki. Okej, to już jest. To już mamy. No i co, i tutaj dwa mnie... Kurwa, nie starczy mi? No trochę mi przykro. O, ale mogę zrobić, dobra. Mogę zrobić. No ale długo się robi. No rób się rób. Rób się rób, przyjaciel, rób. Dobra, mamy to. Możemy zrobić kolejny damasceński miecz. Dobrze, ten klejnot kupiłem. Akurat chyba 2 kupiłem wtedy. 25 obrażeń. No, elegancko. Elegancko. Możemy pójść jeszcze, kochani moi, do kostnicy, a raczej do stołu. Analizujemy sobie ten miecz przy okazji. My czemu nie? O Jezu, jeden tak samo idzie długo. Mega długo. No ale już jak jesteśmy tutaj, to why not? Why not? Opowieść, kolejny miecz, fajno. Dobra, nic więcej chyba już nie mogę. Mogę jeszcze. Akurat na szybko, pyk. Exet Chaosu. Trochę niebieskich pypciów weszło, no i super. Prawie 300. Chodźmy do naszego żmijka. On coś jeszcze mówił, że będzie potrzebował jakichś tam ludzi. Wyznawców w sensie. Zobaczymy. Damasceński miecz. Ależ ładny miecz. Jak? Wyczułeś chwilę? Nie no, żartuję. Szedłem od jakiegoś czasu twoim tropem. Ej tak, wiem, że masz miecz. O, wyznawcy. Oto moi słudzy. Zebrali się tu, by podziwiać moją potęgę. To prawdziwa krew? Ależ tutaj strasznie. Nie wiem, czy to był taki świetny pomysł. Taka masz rację. Muszę więc zabić tym mieczem, a wtedy powrócisz znowu do życia. A muszę więc cię zabić tym mieczem, przepraszam. O rany. Jakż mi to zrobił? Ależ on musi być potężny, musimy go czcić. Ble, ble, ble. Nie zgadzam się. Spójrzcie na moją moc, władzę nad życiem i śmiercią. To wszystko dla mnie tylko słowa. Pójdźcie moim tropem i osiągnijcie nieśmiertelność. Aha. Nie żyjesz. Muszę wracać do żmija. Już wracamy. Dobra. I dlatego właśnie was okłamali, ale ja nigdy tego nie zrobię. Po mrocznym rytuale rozpocznie się nasz chwalebny podbój. Oto on. On żyje, jest nieśmiertelny. Spójrzcie, oto mój pierwszy uczeń. A teraz wracajcie do domów i czekajcie na moje rozkazy. Moje życie nigdy nie będzie takie samo. Niech żyjesz mi! Nadal musimy chodzić do kościoła? Bardzo mi się podobało, jak odegrałeś tę scenkę śmierci. Ależ to było dramatyczne. Czy to już wszystko? Jasne, potrzebuję tylko trochę czasu na ostatnie przygotowania. Ale jestem do dyspozycji. No i możemy nieskończonego notatnika. Nic nie możemy w sumie. Ej, żmiju! Nie wkurwiej ty mnie. Cwaniaczku. Taki to cwaniaczek. Taki to cwaniaczek. Dobra, czy oni nam robią te książki? To jest dobre pytanie, bo ja ich nie widzę w żadnym miejscu. Widzę, że coś sobie tam gryzmolą. To mamy teraz tyle miejsca na te skrzynki, że naprawdę jest ciężko w ogóle odgadnąć, gdzie to może leżeć. Sertuszka. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest, dobra. Widzę, że pypcie daje. Mam 7 złotych. Powieści. Dziwnej treści. Czy ja mam soki z zombie? Mam. Dobra. No to możemy cię już bez problemu ożywić. Mam nadzieję, że nie straciłeś durability. Aha. Aha. Ciało jest zgniłe. Dzięki. Dzięki, kurwa. Zajebiście. Super. Ojej. No to misterny plan w pizdu. Gwizdu. Jestem zły. Jestem zły. Idziesz tu. Daj mi to zgniłe ciało. Kurwa. Potem ja musiał specjalnie Gdzie za mało? Specjalnie od nowa robić wszystko. Kurde no. Oj, to serce, dawaj wszystko. Nie zasługujesz na to. Nie zasługujesz na to, co dostałeś. Ja tu dla ciebie specjalnie tyle rzeczy porobiłem, a ty co? Gnijesz mi na stole? Jak mogłeś, dziadu jeden. Paszą won i nie wracaj. Dobra, teraz ty. Ty zaczynasz życie od nowa. Zaczynasz życie od nowa. 2, 3, 3. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Muszę wziąć to, co miałem. Ja mogę ten miecz wyrzucić, zniszczyć? Nie mogę. Dobra. Tu fajne rzeczorki są. Więc tak. To fajne, to nie fajne, to fajne, to nie fajne. Serduszko, półka w rytmie czacza, to fajne. To fajne, to nie fajne, to nie fajne, to może być. No i to, co mamy teraz tu jeszcze. Ten murzek jest ok. 3-3. To był murzek, tak? Dobrze mówiłem? Tak, to był murzek, spoko. Kurwa, ile zwłok. Nie nadążam. Nie nadążam. To tu pamiętam, że coś było jeszcze takiego, co chciałem im dodać. Nie wiem, czy to był mózg. To był kurde mózg. To może ja niepotrzebnie to zrobiłem. To może lepiej zainwestować... Mam to w ogóle takie? Nie, to są normalne jelita. Dajmy mu 2. On serca chyba nie miał takiego. Za serce? 3-3, tak. To... Ten mózg ci na razie wyekstrahujemy, bo mamy minus 2 i 3. No to jest bardzo dobre. Minus 2 i 3 to było to. To plus 3 plus 3. Minus 2 plus 3. To jest bardzo dobre. 8, 1. Ekstrahujemy krew. Już jest już 9. Tu już masz dyszkę. 10, 0. Dobra. Balsamowanko. I tak, zastrzyk klejący może nie, najpierw złote. Nie zastrzyk kwasu, kurde. Złoty zastrzyk. Co? Tu nie mogę... Aha. Bo ty nie masz tego, okej. Okay. Mhm. Musi być przynajmniej jeden, rozumiem, okej. Okay. Rządnij stół. Czyli jeszcze raz. Czyli być może ten mózg jednak zostawimy sobie. Okej. Okay. Tu damy ci tą zwykłą trójkę. Jest ta trójka. Minus 3, 2. Ewentualnie. Ewentualnie, moi kochani. Wiecie, co zrobimy? Co my zrobimy? Tylko nie wiem, czy po balsamowaniu ja te zwłoki mogę w ogóle brać. Zobaczmy to. Ja coś z nimi mogę robić. Dobra, 3, 10. Mogę wycinać nadal. Okej. Okay. Nie wycinaj tego. Kancelerzu. Więc ja sobie wezmę 7-1. Mogę złoty dać? Nie mogę. Musi być 2. Musi być 2. No to może jelitka jakieś inne. Jelitko jakieś inne. 2, 2. No ale to też mi nie wyjdzie, kurwa. To też mi nie wyjdzie. Nie, dobra, inny pomysł mam. Mam już inny pomysł. Trochę mi się zeszło, ale już mam pomysł. Dam po prostu tłuszcz. Albo krew. Mam doda akurat 2. No i mamy 2, 6. To sobie poleci na balsam. Na złote. I pewnie srebrne też by działało. Silver Injection. Wydaje. Dobra, czy to już gold był? Nie było jeszcze golda. To sobie leci gold. Ja dałem kurwa kwas. Jezu! Jestem zły. Jestem zły. Spartoliłem. W ogóle to kwasowe to wypierdolę chyba. Też niepotrzebnie robię, ale okej. 1, 2, 2. Dobra, serduszko możemy wywalić. Chyba zmęczony do tego, wiecie. Powoli jestem chyba już naprawdę zmęczony. 3-3, to możemy sobie wziąć. 5-5 już mam, okej. I serduszko jakieś lepsze. Nie mamy żadnego. 2-2. Może być. 7-7 nam wyszło. ekstrahujemy krew. Odejmujemy tłuszcz. 5,9. Znów weźmiesz kwas. O, -1, -1. Nie rozumiem, czemu tak jest. Straciłem. 1. W chuj. Nie no, sprzątnij stół. Ja tego już nie chcę. Tego to już nie chcę. Nie podoba mi się to ciało już. Niestety. Niestety, ale straciło na moim, że tak powiem, na mojej chcicy. Dobra, sprzątnij stół, 12,1 może chyba być. Voilà. 30%, ok. Na ciebie oczywiście, no, tylko jeszcze może wytniemy mięsko. I reszta robi wypad. Reszta robi wypad. Kurwa, wziąłem to. Niestety, nie udało mi się tego wyminąć. Dobra, standardowo tłuszczyk, krew, mięsko. Tu wyląduje sobie. Dwójeczka, to jest bez sensu. To jest bez sensu. Serduszko dobre jest akurat. Móżdżek bardzo dobry. I bardzo zły. I reszta do wywalenia. Myślę, moi drodzy, że w tym odcinku sobie jeszcze może zrobimy przeszłość. Może sobie pójdziemy do naszej czaszki gadającej, bo tam też nas dawno nie było. Ja ostatnimi czasy tylko się zajmuję wyłącznie właśnie tym. Bardzo ciekawe. Ale dobra. Następne zwłoki. Jak tam, proszę pana. Co? Ja spróbuję zrobić sobie jeszcze ten Silver Injection. Co w ogóle potrzeba do Silver Injection? Bo nie pamiętam. Zwłoki, kurwa. Akurat teraz, naprawdę. Zastrzyk srebra, woda i fioletowe coś. Srebrny eliksir. Tego jeszcze nie mamy. Chodźmy te zwłoki jeszcze przy okazji tylko ogarniemy. Srebrny eliksir. Czym się robi srebrny eliksir? Alchemia. Silver eliksir. Moi drodzy, robi się go Silver Powder, Order Solution, ewentualnie Order Extract. Powder robi się z bee, Green Jelly, White Flower, ok. Dobra. Zrobimy sobie to, oczywiście. Zrobimy sobie to, oczywiście. Ratownia alchemiczna. Proszek srebrny mamy. Order Solution chyba nie mamy. Zielony roztwór. Zobaczymy. Mamy. Ale to chyba nie jest ten. Nie, to nie jest ten. I Life Extract, którego też mamy. Order Solution myślę, że ogarniemy bez problemu. Czy mamy białe kwiatki? Bo z tego też się robi, z tego pamiętam. Niestety tutaj nie mamy. No problem. Mamy tu. Ja mogę postawić zombiaka. Gdyby robił to? Mogę. On coś robić nie chce. Kwiatki były tutaj. 22 sztuki, spoko. Spoko loko, kostnica. Analizujmy to. Tyk. Teoretycznie białe kwiatki powinny być ogarniane tutaj. I z tego wyjdzie nam Order Solution. Roztwór porządku, okej. No tak, order to jest porządek. No dobra, 8 nam starczy chyba. I żeby zrobić srebrną miksturę, potrzebujemy. Potrzebujemy, kochani. Wam mówię co? Srebrny pył. Order Solution. Który jest u mnie w ekwipunku chyba. A i owszem. I do tego Life Extract, który jest na dole. To jest to. Z tego wyjdzie srebrna mikstura. A ja nie mam, kurwa, akurat jeszcze... O Jezu, nie mam żarcia. Wszystko już wyżarłem. Może jakieś mniejsze ilości? Aha, dupa. Okej, zdrów. Lepki. No dobra, wezmę stąd. Ale wezmę tak z połowę tylko, nie? Tyle starczy. No i mamy srebrny eliksir. Która pamięć? Właśnie, miksturę pamięci jeszcze musimy zrobić. Miksturę pamięci musimy... No, w sumie nie jest ciężko do zrobienia. Złoty proszek. Plus, plus. Dobra, bo ja się narobię tego, a potem się okaże, że mi się to w ogóle nie przyda. Weźmy jeszcze wodę. Gdzieś wody tu zostawiałem chyba. Tam jest. Coś tam jest. Pewnie chyba też jest woda, nie? O, już malutko! Ale wydaje mi się, że jak mamy srebrny albo złoty, to już niestety chyba nie pójdzie. Takie mam wrażenie. Zastrzyk srebra. Zróbmy więcej, no. Tam z tego idzie sporo pypków, nie? Kostnica. Zobaczmy. 12,1. Ja ci mogę zastrzyk srebra. Mogę! No to elegansior. Elegansior, dobra, to napierdzielamy. No tu idą jelitka do ekstradycji. Jelitka, mózg, no to tylko jelita sobie wkładamy jakieś inne. Mamy coś fajnego. Dwójka, dwójka i dwójka. Dobra, niech będzie taka czysta dwójka. Ekstrahujemy krew. Ekstrahujemy tłuszcz. I pan idziesz również... Kurwa, tylko... No właśnie. Kupię zrobiłem. Krew i tłuszcz na razie niech zostanie. Zrobię to samo co wtedy, nie? Dopiero potem sobie to wyekstrahujemy już jak... Będzie po pełnej dawce. 3,7 akurat. Idź mi z tym kurwa kwasem, bo zaś się nakopię do dupy. Kolejne ciało. 2, 2, no i trójeczka. Móżdżek możemy wyciągnąć. Też nie wiem, czy mam kolejny mózg. Ja mam móżdżek, jakiś lepszy. No mam. No mam. Dobra, ale ciebie to możemy w sumie tu wsadzić. Trójka. Nielitko wyciągniemy. I jelitko jakąś dwójeczkę możemy wsadzić. To ci panowie już pójdą po prostu na cmentarz. 13,0. Ale to jest zombie. No dobra, to fajny zombiaczek. To fajny zombiaczek. 12,2. 12,2. Zastrzyk klejący mogę wrzucić. Będzie 13,2. No to ten też pójdzie na zombie. Ten też pójdzie na zombie. Prątnij zwłoki. No i lecimy. Złoty zastrzyk. No i już w sumie wszystkich ogarnęliśmy, nie? Jakoś szybko poszło. Dobra, jak murzek fajne, fajne. Serduszko do dupy. No serduszko idzie oczywiście na ostrzał. Serduszko idzie na ostrzał oczywiście. Mamy jakieś lepsze serce? Coś tam jeszcze nam zostało. Trójka. Dużo. Nie wiem, czy dam radę to wyekstrahować potem. Nie wiem, czy tu nie będzie lepiej... Nie wiem, czy nie będzie lepiej tego mózgu lepszego dać. Jelitko. Kujeczki same, okej. Ja, tu będziemy musieli chyba w końcu ten mózg użyć lepszy. On będzie miał bardzo dużo czerwonych. Mega dużo czerwonych. I tu dajemy murzek ten super hiper, nie? Dobra. I zwłoki. Dajmy złoty zastrzyk. Gdzie on jest? Tu jest. Tylko nie Spartol, Shiro. Nie Spartol. Chcę szybko do latarni się przejść. O, jest jeszcze ten. Witaj, młody duchu. Wspaniały mamy dzień. Dawno nie czułem się tak pełen werwy. Córka złości się na mnie z powodu całej tej miłosnej afery. Rozumiem. Postanowiłem pomóc znajomemu w budowie latarni. Czeka nas dużo pracy, ale z chęcią pomogę. Dobra. Bierzemy to od ciebie standardowo. Nie anuluj, nie anuluj. No, z tobą już nie możemy gadać nawet. No, też nie. Lakostnica. Nie nadążamy z tymi zwłokami, kurde, nie nadążamy. Dobra. To sobie użyjmy, to sobie też użyjmy. Wszystko już tu? Wszystko. Jak tam, panie, 3,9. Złoty poleciał. Teraz poleci z srebra. Wykonaj. Tylko kleju nie wsadzić, kurde, cholernego. Tego nie mogę. A nie, to klejący właśnie poleciał, okej. Dobra, to ciebie wskrzesimy, bo chyba z tobą już nic nie zrobię, czy zrobię? Nie zrobię z tobą już nic. Ciebie mogę wskrzesić. Ciebie mogę wskrzesić, ty mi nie przeszkadzasz w żaden sposób. Pyk. Tu jeszcze jakiegoś mamy. Dzierolatka. Niesiemy cię tu. Ty masz 10-1. Czy ja jeszcze mogę coś ci wtrynić? No mogę coś ci wtrynić. Srebrny poleciał, to jeszcze tutaj złoty. Już będzie na 0. Elegancko. Będą 3 akurat ciała na zakopkę. Może w tym odcinku jeszcze zdążę nawet pot ulepszyć. Tak, tak. No tak, nie mamy już lepszych mórz. O kurde, jelitka jakie fajne. W sumie, gdyby nie móżdżek, to już bym cię mógł nawet zakopać zaraz. Po muszczku pewnie nie mamy żadnego fajnego. Czy mamy? 3-3. Ale to w sumie nie przeszkadza. No i dobra. Ile było mało prac? 3-8. Akurat się wyrobimy z tym. Klejący to nie. Dawaj złoty. Nie sprzątnij stół, bo to jest tak mylące. 12-10. Złoty już jest. Jeszcze klejący. Klejący, tak. Wykonaj. Tego kwasu to ja wyniosę w cholerę, bo on jest nieprzydatny. Nic a nic. I pierdalaj mi z tym. To jest bez sensu, totalnie. 1, 2, 1, 2. A, to i tak nawet nie mogę nic położyć. No nie mogę i tak już nic położyć. Chcę to wynieść jak człowiek i tyle. Dobra. Dwa muszczki. Tyk. Tyk. A kwas tu wyniesie po prostu i tyle. On tu już nie będzie łapał. Bo zamiast życia zaraz znów się pieprzę z tym kwasem, no. Wiki mi źle podpowiedziało. Okej. Złoty już jest. To jeszcze klejący. To jeszcze klejący. U pana coś mamy ciekawego? 2 minus 1 plus 2. Nie wiem, coś będzie. Nie wiem, coś będzie. Jezu, myślałem, że już przegapiłem dzień myszy, ale na szczęście chyba nie. Na szczęście chyba nie. 2-2. Bez szału i rewelacji. A możemy taki w sumie czysty wstawić, nie? Ja serduszek nie mam. Nie mam w ogóle serc. To serce co było tu? 2-1. Niech będzie. Muszę już zacząć trochę interesować się tym cmentarzem, bo naprawdę pod tym względem to jesteśmy w dupie. Lecimy ze złotym. Dobra, 0,11. Rozumiem, że tu już mamy cały wyklirowany. Tylko teraz na wycięcie zbędnych organów. 12, tłuszcz 13. Tyk. Zrobione. Zabieramy zwłoki. Idziemy do starego cmentarza. Tyk. Możemy wykopać kolejne. Chciałem do kostnicy, a nie do pracowni. Dobra, to możemy przy okazji jeszcze włożyć co po niektóre rzeczy. To. Kwiatki tu możemy zostawić. Też nam się nie przydadzą. Ten mózg jest też do dupy, to też go możemy zostawić. Ten pył też. Tłuszczyk. I móżdżek. Dobra. No, zombiaczki, proszę się odsunąć. Tu już też mamy git wszystko. Oczywiście standardowo krew ekstrahujemy. Tłuszcz ekstrahujemy. Kolejna 13. Jakkolwiek to zabrzmiało, ale 13. I stary cmentarz. Op. Inwestycja w groby. Ten pan chyba już też jest kompletny. A jednak nie. Tobie jeszcze złoty zastrzyk pewnie wejdzie. Nie? Wszystko już weszło? Ulala, ale to dobrze, w sumie, bo tu mam jeszcze krew do ekstrahowania. To wyjdzie to samo. To wyjdzie to samo. I zeróweczka. Się nasz teraz cmentarz wzbogacił sporo. O 4 aż. Możemy może coś zrobić. Ugodzony kamień. Lepsze nagrobki. Dodaję 3 do grobu. Kamienny krzyż 4 do grobu. Kamienna rzeźba. Moglibyśmy zrobić te rzeźbione kamyczki. Do tego jest potrzebny rzeźbiony blok. I jeszcze to jest potrzebne. Spokojnie, widzę, że czas się już zbliża, tylko w sumie nie wiem, czy ja zdążę dzisiaj cokolwiek zrobić. No, zdążę. Stary cmentarz. No mi się wiara teraz jak najbardziej przyda pod tym względem. Pyk, pyk. Robimy jeszcze to też w razie W. W razie W totalnie. Dawaj. I dawaj. No. Wróćmy to, co trzeba. Mało czasu zostało. Oj, oj, oj. Prawda, mało czasu zostało. Konaj. Konaj. Wykonaj i wykonaj. No tak ładnie. No i super. Mamy kolejną wiarę. Zaraz sobie jeszcze ukończymy bardziej cmentarz. Już teraz będzie tak, wiecie, oporowo robić te ciałka i tak dalej. Teraz to już luksus. Dobra. To miały być te lepsze nagrobki chyba, tak? Kamienne rzeźby. Te kamienne rzeźby, a to do grobu są, tak? Chyba tak. Dobra. Research. No jeszcze niebieskie pypki wpadają za to. Na pewno sobie pójdziemy to jeszcze do kostnicy. I przebadamy sobie to. To nam się przyda do badania jak najbardziej. Bo tego możemy często nie mieć. Chyba z tego też niebieskie polecą, nie? Ja. 431. Dobrze, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Tu możemy oddać. Akurat i tak idziemy na cmentarz. Stary cmentarz. To pooddawać wszystko. Kiedy świecę, nie świecę. Bo dla nas rzeczy w tej chwili już... Nie no, ale to oddaj. Bo to rzeczy dla nas już niepotrzebne w tej chwili. Dopiero za tydzień, tak naprawdę. Ja tu przejdę. Brak nagrobka? No jak brak nagrobka? Pyk, piątka. Pyk, piątuńka. I to jest dobre, jeżeli chodzi o dodawanie zamiast krzyży, tak naprawdę. Kurde, szkoda, że nie da się tych kamieni zestakować jakoś, żeby to non-stop było robione. Pastą się da. Bez sensu. No ja rozumiem, że tam wiecie, no nie wiadomo, czy nam wystarczyło tego i tak dalej, ale no takie głupie. I wydłużanie. Myślałem szybkie rączki. Okay. No i teraz zróbmy rzeźbione. Aha, i rzeźbionego też się nie da. O matko. Rzeźbionego też się już nie da. Bo widzę, że sporo wiary nam teraz ucieka. Sporo wiary nam teraz ucieka. Zanim zacznę robić... Zanim zacznę robić te nasze statułki, ja bym sobie poleciał na stary cmentarz. Wiem, że po raz kolejny, ale nie pamiętam, co było potrzeba do zrobienia lepszego ogrodzenia. A wydaje mi się, że właśnie chyba to. Buduj kamienne ogrodzenie, właśnie. Dużo, 24, Jezu. 24, 12. Dobra, to jeszcze może dzisiaj zrobimy. O, jeszcze tutaj poleciał. 24. No trochę tego będzie. Trochę tego będzie. O shit, nie chciałem tego. Co mamy? 10? 12. Jest 20. Tam byłoby trzeba chyba 22, tak? Czy 24? Też nie wiem. Powiedzmy, że tyle. Okej. I 12 zaawansowanych części. Które chyba też mamy porobione, więc akurat to jest luzik. 9. Jednak nie mamy porobionych. Jednak nie mamy. Ale dobra, na szczęście to nie jest problem. Jedno musimy zrobić. Tak, 3. I stary cmentarz. Zobaczmy, czy dobrze policzyłem. Zgaduję, że nie. Kurwa, o 2 się pomyliłem. O 2 się pomyliłem. Jaj. Jeszcze mi zabraknie. Szczęście je. Dobra. Stary cmentarz. Teraz mam to. Patrzmy zarąbiste ogrodzenie. 133. Dycha. No to wszystko dzięki tobie. Kamienne ogrodzenie. No super. Wiem, że już więcej nie ma. Są latarnie jeszcze tylko. Nie no, teraz to są ogrodzenie. To jest eleganckie. Uhuhu, panie. No nie powiem, nie powiem. Jest na co popatrzeć. Moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grałem dla Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej!